Grzesiu, cześć! Siema Maria, co tam? Kandyduję w wyborach, słuchaj. No kandydujesz, wiem. Tu jest taka mapka. To jest ta mapka, proszę bardzo. Proponuję ci zwiedzić Olsztyn. Co proponujesz zwiedzić? Pokaż tu. Oj, to jest piękne miasto. To jest na mapce. No, z małymi kłopotami, ale da się je zmienić. Zadaszony skatepark zwiedzimy. No nie zwiedzimy akurat. Aha, dobra, to trzeci wiadukt na Zatorzu. Też nie ma jeszcze. Trzeci wiadukt na Zatorzu. He? A tu też nie ma, ale da się. Da się, no nie wiem, no to klub Amazonek. Nie mamy jeszcze. O, cmentarz dla zwierząt. No też nie ma. Nie ma, no dobra, to co zwiedzimy? Centrum aktywnego seniora. No jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma, dobra. Ale kwestia czasu mam nadzieję. Kemping miejski. Nie ma, w mieście. No jak ktoś przyjeżdża kamperem, to gdzie? No... Nigdzie. Łąki miejskie. No, takie place budowy bardziej, ale... Osiedlowe ryneczki. Też nie mamy chyba jeszcze, niestety. To może zacznijmy od toalet miejskich, co? No nie mamy. Też nie ma, dobra. No nie wiem. No to prowadź, o, to jest ta wieża. O, pokażę ci tą słynną wieżę. To na tej wieży... Dzień dobry, witamy w Olsztynie. Dzień dobry. Wspólny Olsztyn. Wspólniutki? Zapraszamy na wybory. A ja mam głos... O, jest mapka, proszę bardzo. Jesteśmy w wyremontowanym fragmencie dworca olsztyńskiego. Znaki drogowe zostały wzmocnione specjalną konstrukcją. Są nie do przewrócenia. Zadbano o zieleń miejską. Czad. Spójrzcie, jak ładnie wykończony jest ten chodnik, nie wiem, secesja. Doskonale przemyślana logistyka. Tuż po wyjściu z dworca mamy piękny skład budowlany. Nie ma tu ludzi, ale po co ludzie, jak to tylko skład. Ile można czekać, aż ten horror się zakończy? Naprawdę da się. Widzimy napis. Słynne olsztyńskie zapiekanki. Kto wie, może chodzi właśnie o słynne olsztyńskie zapiekanki. Kolejne miejsce w Olsztynie. Teren między Nagórkami a Jarotami. Kawał, no nie wiem, zieleni, aż kusi, żeby zalać betonem. Ale... Ale ja się na to nie godzę i nie godzą się na to kandydaci wspólnego Olsztyna, bo tu powinien być park, tak uważają mieszkańcy. W 2014 roku byłem jedyną osobą w koalicji Rady Miasta Olsztyna, która mówiła, że tu powinien być park. 4 lata minęły i nic się nie zmieniło. Nie ma dalej parku, chociaż niektórzy obiecują go cały czas. Tu powinien być park, bo tego oczekują mieszkańcy. Da się. Miejcie litość. Kobieta ma 40 lat i trzyma tą nogę od początku. Ktoś powinien się tu ze mną zmieniać. Urania. Hala widowiskowo-sportowa. Ta hala ma 40 lat, podobnie jak Mariusz Korpoliński. Z tym, że różnią się tym. W Mariuszu nie, ale w hali odbywają się zawody sportowe. Powiem tak, hala jest w takim stanie, że każdy sport jest sportem ekstremalnym. Nawet joga czy siedzenie na czas. I czas to zmienić, bo ta hala ma 40 lat i zasługuje na remont, a my wiemy, że da się. Partnerstwo publiczno-prywatne, a może fundusze unijne. Są różne pomysły, różne metody, aby to zmienić. Naprawdę czas najwyższy. Olsztynianie zasługują na halę widowiskowo-sportową z prawdziwego zdarzenia, a my wiemy, że da się. I odchodzisz. Ulica Kościuszki. Nie jest łatwo się przebić przez wieczny korek, który tutaj po prostu zaistniał i już nie chce odpuścić. Nie tylko korek zresztą. Już mówię, jest pytanie, czy da się to zmienić i normalnie nagrać. Da się? Da się. Głosujcie na chłopaka, bo on to zmieni, no. To jest... Olsztyn, ulica Kościuszki. Jeden wielki, potężny korek. Aż chciałoby się wpisać ten korek na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Z drugiej strony można zagłosować na kogoś, kto uważa, że da się to zmienić. Akurat przypadkiem jest obok mnie Mariusz Korpoliński i zadaje proste pytanie. Czy da się to zmienić? Grzegorzu? Da się. Ta-da! Mariusz, wytłumacz mi to. Świetne miejsce na Starówce, zamiast knajpki po prostu zieje pustka i lokal do wynajęcia. Jakim cudem? Bo przedsiębiorcy nie współpracują z Urzędem Miasta. Właściwie Urząd Miasta nie chce współpracować z przedsiębiorcami, nie chce im pomagać. I uciekają ze Starówki. No, co ty gadasz? No niestety, bardzo się skarżą już od dawna. A to miasto wojewódzkie, a my uważamy, że da się to zmienić. No i git. Da się. Da się. Słynna olsztyńska dziura, dziura miejska, dziura, w której zachował się wspaniały fragment średniowiecznej folii zabezpieczającej. Jeśli do tej dziury wrzucisz kawałek betonu, wrócisz tu na pewno. Jeśli zabierzesz stąd kawałek betonu, posądzą cię o kradzież zabytku. Monika Falej i Wspólny Olsztyn, kandydaci do Rady Miasta, których znajdziecie na liście numer 15. Wszyscy wiemy, że trzeba coś z tym zrobić. I wierzymy, że da się. I czerwona rura do kontaktowania się z prezydentem. Panie prezydencie, da się! Ło, jaka fajna, brzydka ściana. No, brzydka, brzydka. Kiedyś to było dzieło sztuki, ale Wspólny Olsztyn jest za tym, aby takie brzydkie ściany zagospodarować dziełami sztuki, żeby młodzi artyści mogli tutaj stworzyć street art, żeby to miasto było kolorowe. Wierzymy, że da się. No, chyba że zrobią coś brzydkiego. Mariusz, mój ulubiony kandydacie na radnego. Czy to jest ta wieża? Chyba wiem, o co pytasz. Tak, Grzegorz, to jest ta wieża. Czy mogę powiedzieć, że facet miał ułańską fantazję? Myślę, że możesz powiedzieć, ale ja ci chcę powiedzieć z kolei, że jest wiele piękniejszych, fajniejszych historii do opowiadania o Olsztynie. Grzesiu, stadion olsztyńskiego Stomilu. Stomil, tak. Stomil kojarzy mi się z pewnymi produktami, których używam. Da się. Da się jeszcze? Da się. Kibice Stomilu Olsztyn czekają na nowy stadion, czekają piłkarze. Czeka właściwie cała Polska, bo to jedyne miasto wojewódzkie, które ma obiekt sportowy w tak opłakanym stanie. A my wierzymy, że da się. Czasem myślę, żeby rzucić to wszystko, przyjechać tu do Olsztyna, zacząć nowe życie. Dlaczego do Olsztyna? Właśnie nie wiem, bo... jedziemy na to osiedle mazurskie? No, tylko to może potrwać trochę. Przy tych koreczkach z półtorej godziny i dojedziemy. Ale jak z tymi korkami, kuźwa? Warszawa to pryszcz przy tym, co tu się dzieje. ITS to jest taki system świateł. Olsztynianie sobie z tego żartują i mówią, i teraz stój. ITS, i teraz stój. Dobra, ja zastosuję system ITS w takim razie. O, ciekawe, nie znam. Odpowiedni dla pasażera w samochodzie. I co? Teraz śpi. A, no to się zdrzemnie. Jak dojedziemy, to cię obudzę. Jedziemy. To jedno z najpiękniejszych miejsc w Olsztynie. Plaża miejska nad jeziorem Ukiel. Właśnie tu odbywa się Olsztyn Green Festival. Dzięki tobie między innymi, bo Grzegorz pomógł nam w realizacji happeningu Olsztyn Garden Festival, który zamienił się ostatecznie w festiwal z prawdziwego zdarzenia. Wiemy, że da się zrobić kolejne duże, spektakularne wydarzenia kulturalne i dzięki temu turyści odwiedzą nasze miasto. Da się. Przyjedziesz? Przyjadę, pewnie. Na kolejny festiwal? Na kolejniutki każdy. Do zobaczenia.
Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Halama, obok mnie jest Mariusz Korpoliński. Przyjechałem do Olsztyna właśnie wspierać jego kandydaturę na radnego. Dlaczego? Dlatego, że Mariusz jest moim przyjacielem przede wszystkim i jak już dziesiątki lat działam w show biznesie, tak cieszę się, że poznaję takich ludzi jak Mariusz, ponieważ jest to człowiek, który był w stanie dla mnie bezinteresownie zrobić dużo dobrego, stąd to zaufanie i stąd moja obecność tutaj i wspieranie go nie za pieniądze, nie za coś, tylko dlatego, że ja mam do niego pełne zaufanie i pomyślałem sobie, że jeśli podpiszę się pod tym, co robi, będę dowodem na to, że warto Mariuszowi ufać. Nie mówiąc już o tym, że ja się nawet na tym nie znam. Startujesz do Rady Miasta Wspólny Olsztyn. Wspólny Olsztyn. To jest formacja, która nie jest polityczna, czyli nie załatwia swoich interesów jeszcze jakby poza samym dobrem mieszkańców. Dużo mi Mariusz opowiada o tym, co można zrobić fajnego w Olsztynie, że jest grupa ludzi, która... Takie są czasy, ludzie nabierają świadomości, już nie zostawiają to komuś innym, tylko sami zakasują rękawy i biorą się do działania. No nie wiem, czy mogę coś jeszcze sensownego tutaj dodać, takiego prosto z serca. Ja jestem za Mariuszem i mam nadzieję, że mu się uda i że też zrobicie coś. Mogę przyjeżdżać, nie wiem, raz na kwartał i sprawdzać Mariusza, co robi dla Olsztyna. Zrób to. Zrobię to. A ja dziękuję Grzegorzowi, że wsparł mnie i nas wszystkich, ludzi, którym zależy na tym, żeby w tym mieście dużo się działo, dużo się zmieniało, szczególnie jeżeli chodzi o podejście na linii ratusz-mieszkańcy, bo tutaj często ratusz nie słuchał tych mieszkańców, a my jesteśmy grupą społeczników, ludzi, którzy nie godzą się na to, mamy świetne pomysły, chcemy je wdrożyć. Dziękuję Ci za wsparcie, bo to naprawdę imponujące. Powiedz jeszcze, gdzie głosować. Śródmieście, Nagórki, Kormoran, Osiedle Mazurskie. Oddajcie swoje głos, Kościuszki, oddajcie swój głos na listę Wspólny Olsztyn, a mnie znajdziecie tam na pierwszym miejscu na liście. Dziękuję, Grześ. No i bardzo dziękuję, cieszę się, że mogłem Ci pomóc. Morda moja. Działaj, działaj. Zamierzam.